Przechodzimy do kolejnego punktu. Tutaj już się pan Maciej Katarba zgłasza. To są sprawy bieżące. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Zgłosili się do mnie mieszkańcy z prośbą o to, by dzielnica interweniowała w sprawie, nie wiem jak to nazwać, uporządkowania czy wycięcia chaszczy na działce. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest gminna, czy prywatna, która znajduje się w takim rogu Andersa, braci Schindlerów i Kosowskiego. To jest taka niewielka działka. Braci Schindlerów. Włodarczyka. To jest taka działka kilkuarowa, tuż obok takiego warsztatu samochodowego. Jest prywatna. Prywatna. No ale może Straż Miejska by... Interwencji nie mogą ewentualnie pojechać. Właściciela i porozmawiać. Kuje w oczy aż tam. Znaczy zieleni nie można tam, jeżeli śmieci by były, to tak. Natomiast co do zieleni, to Straż Miejska nie ma prawa. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to zanieczyszczone, czy tam wyłącznie problemem jest zieleni. Musisz przynieść dwa worki śmieci. Pani Ania Bydniak, potem Pani Marek Sadowski. Proszę Państwa, zaproszenie dla tych wszystkich Państwa radnych, którzy mają małe dzieci, w wieku przedszkolnym, ewentualnie z wnukami, stali się radni. Jeżeli zechce się Państwo szkoły, to będzie takie wydarzenie ogrodowe, Małżon Zielonowi zaprasza wszystkie dzieci, które te pięć dekadyki, które Państwo jeszcze oglądali w dzielnicy, będą nagrodzone, ponieważ postarałam się o takie dofinansowanie Ministerstwa Kultury 2,5 tysiąca. Takie wydarzenie jest właśnie finansowane z tych pieniędzy. W sobotę o godzinie 11 w szkole 52 będą wręczone nagrody właśnie tym laureatom. Właśnie będą nagrody dla wszystkich dzieci, które wykonały te dekadyki. Także jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał, to zapraszamy dzieci, a również będzie wykład ornitologa i mieć w tych nagrodach przejście do ogrodu, zawieszanie budek węgowych w ogrodzie. Także to będzie dość ciekawe dla takich mamuchów. Także serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo Pani Aniu. Pan Marek Sadowski, bardzo proszę. Ja chciałem w sprawie tego ogródka, co wymieniliśmy ostatnio siatki przy szkole 52. No to dzisiaj byłem o godzinie 15, no to muszę przyznać, że nasze pieniądze zostają rzucone do osoby, co zakładamy, to coraz więcej jest zdewastowane. To jest, że siatek nie ma, to jeszcze suki powołamy wasze. Także no, tragicznie to wygląda. Ogrodzenie no, to jest naprawdę szkoda pieniędzy. No nie, nie grodzić, ale no, ja bym proponował, żeby te nasze służby porządkowe. No nie o, tylko tak, no niestety, troszeczkę tam przejście. Zamieszkały, najlepiej. No to polecam, za coś pieniądze biorą, niech się ruszą. To jest moje zdanie, jest problem, mam prawo normalnie, mam prawo mówić. Jak się Cię nie podoba, no to zmień normalnie. Panu zapisz, to wystąpimy tam, bo się robi jeszcze dociśnij. Jeszcze Pan, Panie Marku? No mnie kolega zdenerwował. Nie. Są służby, za to pieniądze biorą i niego czasu do czasu. A jak im się nie chce, to nie idą do cywilu. Dlatego wystąpimy do Straży Miejskiej i do Policji, żeby objęli ten obszar szczególnie. Będziemy tak zamontować, demontować, zadbać, demontować, to jest. Pani Ania Bydniak. I jeszcze właśnie myśleliśmy, że Pani Ala zapisała, żeby ta firma, która obiecała, że posadzi kasztanowca, którego złamała, no żeby to zrobiła. Chodzi konkretnie o zarząd gospodarki komunalnej. Też GH. Oni się zobowiązali. Pan Paweł Myślewicz. Jeszcze też w sprawie tej, nie wiem, tylko krzewów. Też się do mnie zgłaszali mieszkańcy z prośbą o przycięcie krzewów i chaszczy, które są przy nowo w tym odnowionym śmietniku przy ośrodku zdrowia na drugiego pułku lotniczego. Przychodni, tak jest. A będą przycięte te krzewy. Proszę Państwa, jeszcze mieszkańców dotyczące naszego pięknego MPK, gdzie zawsze chodzi o autobus numer 502, gdzie przychodzą zawsze święta. Ten autobus jest zawsze ograniczany, tak. Gdzie w święta w ogóle nie jeździ, później jest przywracany, tak, ten autobus. Tylko jest przywracany po paru nastu dniach, tak?
Tym razem święta się skończyły 11, ten autobus powinien działać już od 12, a on dopiero będzie jeździł. Teraz jest 702. 702? No. Tak, bo jest... A nie, panie. No ale nie, no to tak, działają nie, no, 502, i nie mają czym dojechać. No. 502 jest zawieszony na czas remontu. A 702, tak? Jest 702. 802. Ja dostałem taką informację, że ten autobus nie chodzi. 702 jest. Dziękuję. Zobaczmy. Ja mam tak szybko, ponieważ była informacja, żebyśmy zgłaszali braki samochodów na parkingach. No było się u nas też na moim robloku też samo znalazł się brak. Ja tak najpierw drogą taką pomiędzy tym powiedziałam, żeby tam się, kto jest właścicielem tego braku, żeby usunął. Ale właśnie zaraz pokazała się karteczka w samochodzie, że samochód jest opłacany i że wygodnie. Ja też zwróciłam się do Straży Miejskiej, akurat byli, więc poprosiłam o takie krótkie, tego zrobili zdjęcia, ale powiedzieli, że oni po prostu, jeżeli jest samochód opłacany, nie mogą nic zrobić i ten samochód stoi. Także jeżeli znaczy, nawet... Pani Henko, chodzi o Poloneza, który... O Poloneza, który tutaj stoi. I jeżeli on ma po pierwsze numer rejestracyjny, nie ma. Numerów rejestracyjnych nie ma. Właśnie nie ma. Karteczka w środku tylko była w samochodzie. Ale w środku, bo ja ostatnio tam byłem i były w środku numer rejestracyjny. To włożył, ale nie było na pewno. No, w każdym razie nie, dobra, ja tylko dla tego. Znamion braku, czyli ma szyby, ma opony nieprzedziurawione. Niestety nie można ludzi... Wiem, dlatego ja wyjaśniam, ponieważ... Mienie jakiegoś człowieka. Jeżeli on by był rzeczywiście unieruchomionym samochodem, on może nie jeździć, ale oczekuje na naprawę albo coś takiego. Ma prawo stać. Naprawdę tak. Dlatego ja mówię, ponieważ my tak się żeśmy zgłaszali, więc mówię, że nic nie mogę zrobić. Dziękuję bardzo, pani Halino. Czy jeszcze w sprawach bieżących ktoś z Państwa radni było? Nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu, to jest oświadczenie i komunikaty. Ktoś z oświadczenia i komunikaty? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu i tutaj, drodzy Państwo, oficjalnie zamykam obrady 36. sesji Rady Dzielnicy 14.